Niezwykła precyzja i niszcząca siła współczesnego uzbrojenia. Technologia jest nowa, jednak sam pomysł wywodzi się z odległej przeszłości. Na wiele wieków przed inteligentnymi pociskami Rzymianie wykorzystywali gigantyczne tarany, którymi niszczyli mury obleganych przez siebie miast. Taran na kołach był pokryty pancerzem chroniącym legionistów przed atakami zrozpaczonych obrońców. Huk jego uderzeń siał strach w sercach wrogów. Jak to możliwe, by jeden taran niszczył pozornie niezniszczalne mury? O odpowiedź poprosiliśmy zespół ekspertów. Ich zadaniem będzie budowa starożytnej broni w ciągu zaledwie 7 dni. Oraz przetestowanie jej na prawdziwym murze. Niesamowite. Orzeł wylądował. Broń starożytnego świata. Taran. U szczytu swojej potęgi rzymskie legiony stanowiły budzącą największy strach militarną machinę świata. Z całego jej wyposażenia najbardziej niszczycielski był okryty pancerzem taran na kołach. Miasta kapitulowały na sam jego widok. Ci, którzy ośmielili się stawić opór, doświadczali jego przerażającej mocy. Zespół ekspertów przyleciał do Maroka, by poznać tajemnicę tarana, tworząc jego dokładną replikę i testując jego możliwości. Saperzy z amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point, Steve, Fred i Led, zajmą się projektem i konstrukcją. To bez wątpienia sprzęt bojowy. Cieśle Jody, Pete i Andy wykorzystają miejscowe materiały do budowy drewnianego szkieletu tarana. Kto to zrobił? Zobaczymy, czy jesteś prawdziwym kowbojem. A Tom, doświadczony kowal, zajmie się potworną metalową głowicą. Kolejny zwykły dzień w biurze. Rzymskie legiony dysponowały tysiącami ludzi i mnóstwem czasu. Naszych specjalistów jest tylko 7. I mają zaledwie 7 dni na budowę tarana. W razie konieczności będą więc mogli skorzystać ze współczesnych narzędzi. Niezwykły kraj. Ekipa jest daleko od domu. A jej członkowie widzą się po raz pierwszy. Aby odnieść sukces, muszą współpracować. Nie mogę się już doczekać. Mam nadzieję, że stworzymy naprawdę fantastyczny zespół. To świetni ludzie. Tak, naprawdę nieźli. Zawodowcy, damy radę. Kiedy Rzym brutalnie stłumił żydowskie powstanie w pierwszym wieku naszej ery, opór legionom stawiała już tylko jedna, ukryta w głębi pustyni forteca. Usadowiona na 500-metrowej skale, Masada wydawała się nie do zdobycia. Rzymianie nie zamierzali jednak rezygnować. Zbudowali olbrzymią rampę, po której wtoczyli taran pod same jej mury. W obliczu śmierci lub zniewolenia z rąk wroga, żydowscy obrońcy popełnili zbiorowe samobójstwo. Pamiętając o górskiej lokalizacji Masady, nasi eksperci zbudują taran pod murami starej arabskiej twierdzy Kasbah. Chyba tam jedziemy. Tak, to nasz cel. Na horyzoncie. Majestatyczny widok w tle gór Atlasu. Zburzymy twierdzę Kasbah. Ekipa pozna za chwilę przedsmak tego, co ich czeka. Ich taran będzie musiał zniszczyć specjalnie w tym celu wzniesiony mur składający się z dwóch warstw wapienia i piaskowca, wypełnionych mocno ubitym gruzem. Ten mur musi runąć. Będzie miał 6 metrów wysokości i ponad 4 grubości. Wygląda solidnie, a my mamy tylko tydzień. Damy radę? Jasne. Nasz potwór zrówna go z ziemią. Eksperci robią zakłady. Ile uderzeń wytrzyma mur?
Stawiam 100 dirhamów. 10 uderzeń. 20. Według mnie 100. Mniej niż 40. Według mnie 17. Ja daję 5. Ciekawe, co ma w środku. Jak mury Jerycha. Gdzie są grafiki? Dzień pierwszy. Czas ucieka. Saperzy zaczynają od odprawy w wojskowym stylu. Opowiem wam pokrótce o konstrukcji. Oparliśmy się na źródłach historycznych. Był taki starożytny inżynier o imieniu Apollodoros. Zespołem dowodzi podpułkownik Steve Ressler, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w Akademii Wojskowej West Point. Na czterech równoległych trójkątnych ramownicach spoczywa pozioma belka z zawieszonym na niej taranem. O, jest nasza herbata. Steve i jego koledzy pracowali nad tym pozornie prostym modelem przez kilka tygodni. Belka tarana powstanie z gigantycznego pnia, okutego metalową głowicą. Taran zawiśnie wewnątrz 6-metrowego szkieletu, osadzonego na czterech drewnianych kołach. Cały potwór będzie ważył więcej niż dorosły tyranozaur. Tak samo jak Rzymianie, odciągniemy taran do tyłu, po czym zwolnimy liny. I jak pokazuje ta dramatyczna rekonstrukcja, mur powinien runąć. Rzeczywistość okazuje się jednak trudniejsza. Zaprojektowanie tarana wymagało od amerykańskich saperów wykorzystania wszystkich ich umiejętności. Szkielet będzie musiał wytrzymać olbrzymią siłę, generowaną przez taran w chwili zderzenia z murem. Wyobraźcie sobie czołowe zderzenie, bez najmniejszej nawet strefy bezpiecznego zgniotu. Rzymianie wznosili prowizoryczne kuźnie przy budowie każdego nowego tarana. To spore wyzwanie dla naszego kowala Toma. Od dzieł sztuki po narzędzia, Tom jest prawdziwym geniuszem obróbki metalu. Stawia swoją kuźnię, rabując skład budowniczych muru. Musimy się dzielić. Muszę zbudować wielką skrzynię, coś jak duży grill. W międzyczasie nasz ekspert w dziedzinie budownictwa, Led, bada jakość muru. Led jest wykładowcą w Akademii Wojskowej i znawcą starożytnej sztuki wojennej. Starożytne miasta często miewały wewnętrzne i zewnętrzne pierścienie murów z pomieszczeniem magazynowym pomiędzy. W razie oblężenia pomieszczenia te wypełniano gruzem, znacznie zwiększając odporność muru na uderzenia. Tutaj zmieści się prawie 30 ton piasku i gruzu. Wsypiemy tu prawie 30 ton ziemi, która stawi opór taranowi. 30 ton ziemi przeciwko 2,5-tonowemu taranowi. Wciąż mam nadzieję, że mur oprze się temu potworowi. Taran ma stanąć pod murem za 7 dni. Najpierw trzeba go jednak zbudować. To będzie ciężki tydzień. Dzień pierwszy z 7 przeznaczonych na budowę współczesnej kopii rzymskiego tarana. Wszyscy zatwierdzili projekt. Teraz muszą go tylko wcielić w życie. Ekipa musi znaleźć materiał na miejscu, tak samo jak ich starożytni odpowiednicy. Cieśla Pit i saper Fred odwiedzają marokański tartak. Pit zna się na drewnie. W domu w północno-zachodniej części Ameryki prowadzi małą pracownię stolarską. Cieniutkie. Ekipa potrzebuje potężnej belki. Aziz, możesz go spytać, czy ma jakąś 10-metrową? Szukamy wielkiego pnia. Nie ma. Żadnej? Tylko 7-metrowe. Za krótkie. Powinniśmy pojechać do lasu. Tylko tam znajdziemy pnie o odpowiedniej długości. Tom wybrał się na marokański targ w nadziei, że miejscowi kowale pomogą mu w tworzeniu metalowej głowicy tarana.
Mówi pan po angielsku? Ja mówię. W czym możemy pomóc? Szukam pomocników, kowali. Będę też potrzebował kowadła. Mogę wziąć to? Nie ma sprawy. Maken muszki znaczy żaden problem. W twierdzy Kasbach reszta ekipy czeka na możliwość rozpoczęcia pracy. Zostało nam 6 dni i tracimy czas. Nie ma drewna. Musimy coś z tym zrobić. Czeka nas sporo pracy. Jeśli belki nie dotrą na czas, będziemy mieli duże opóźnienie. Kuźnia nie jest jeszcze gotowa. Chyba ułożę jeszcze kilka warstw palonych cegieł, by po powrocie Tom mógł od razu zabrać się za produkcję metalowych elementów tarana. Podpułkownik Fred Meyer służył w jednostkach saperskich podczas wojny w Zatoce Perskiej w roku 91. Teraz jego zadaniem będzie nadzorowanie postępów pracy. Na razie ubijamy ziemię, potem pobudujemy to cegłami i tak powstanie palenisko o wymiarach 40 na 40 cm. Z jaskiniowym ubijakiem. Jasne, kamienie są najlepsze. W Marrakeszu Tom znalazł węgiel drzewny, którym wypełni palenisko. Jednak osiągnięcie odpowiedniej temperatury będzie wymagało olbrzymiego nadmuchu powietrza. Rzymianie wykorzystywali wielkie miechy. Tom musi znaleźć jakiś współczesny substytut. W tym samym czasie w twierdzy Kasbach realia marokańskiej logistyki doprowadzają Leda do rozpaczy. Tutaj powinna już leżeć wielka belka. Wszystko jest przygotowane, tyle tylko, że belka wciąż jest w tartaku. Bóg jeden wie, kiedy zaczniemy. Trudno być optymistą, kiedy wszystko wokół się sypie. Tom wraca z miasta z własnym rozwiązaniem problemu nadmuchu. Kupił dmuchawę do usuwania liści. Mam. To jak prezent pod choinkę. Za pośrednictwem rury powietrze z dmuchawy trafi prosto do paleniska. Czy jednak współczesny sprzęt zdoła zastąpić napędzane siłą wielu ludzi rzymskie miechy? Czas pokaże. W tej zabawie najważniejsza jest kreatywność. Nazywamy to marokańską wydajnością i nie chodzi tu o krytykę. Tutaj po prostu tak jest. Kiedy o coś pytasz, zawsze słyszysz, że nie ma problemu. Jedziesz tam i słyszysz, że nic z tego, ale zawsze możesz napić się herbaty. Koniec dnia pierwszego, a belek wciąż nie widać. Biorąc przykład z miejscowych, nasi eksperci sięgają po herbatę. Za sukces naszego przedsięwzięcia. Ranek, dzień drugi. Jeśli ekipa liczy na jakieś postępy, będzie musiała poszukać drewna sama. Pułkownik Meyer stara się zapanować nad chaosem na froncie zaopatrzenia. Mamy już dzień drugi i jak widzicie, wciąż nie dostarczono nam belki tarana. Jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj. Mam też nadzieję, że dostaniemy dziś stalowe osie, na które będziemy w stanie założyć koła. Chyba mamy nowego członka ekipy. Potrzebuje trochę smaru. Do tartaku prosto z lasu przywieziono olbrzymi pień eukaliptusa. Spójrzcie na to. Większość pni jest krzywa. Pete i Fred znajdują jednak to, czego szukali. Czy to może być ich wymarzona belka? Ma prawie 10 metrów. Doskonale. Powinna uszkodzić mur. Moim zdaniem jest w porządku. Na nieszczęście obróbka belki w tartaku nie należy do najlepszych. Cięcia są krzywe. Trochę w górę, trochę w dół i tak na całej długości. Ciekawe, jak robili to Rzymianie.
Nasz sprzęt rzeczywiście jest prymitywny, ale oni robili to ręcznie. Ciekawe, jak na widok tej belki zareagują faceci z West Point. Będą jak dzieci, które pod choinką znajdują coś innego od taty, o co prosiły. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę ich miny. Czas, by reszta ekipy zobaczyła, co ich czeka. Nie żartowałeś. Mój komputer nie da rady. Witamy w rzeczywistości. Zanim to wyładujemy, zróbmy test na drodze. Bierzmy się do roboty. Mamy większe problemy. Dalej, do roboty. Cieśla Andy zamienia prostokątne kawałki drewna w koła. Geniusz przy pracy. Nie ma jak zapach świeżych trocin. Miło jest coś robić. Zaczynałem się już nudzić. Koła powstaną z trapezoidalnych elementów ułożonych w dwóch warstwach i połączonych śrubami. Muszą być idealnie okrągłe, inaczej taran nie ruszy się z miejsca. Robię właśnie szablon, według którego wytnę elementy kół. Muszę ich mieć całkiem sporo. Kształtem mniej więcej przypominają trapez. Tak wyglądają na papierze. Odrysowaliśmy je jeden od drugiego. Tutaj mamy cztery elementy jednej części koła. Tom próbuje doprowadzić swoje słynne palenisko do temperatury ponad 1000 stopni Celsjusza. Może dmuchawa mu pomoże. Rzymianie nie znali technologii odlewania żelaza. Nie potrafili uzyskać temperatury, w której mogliby je stopić. Rozgrzewali więc metalowe elementy i skuwali je razem za pomocą młotów. Pierwszy element baraniej głowicy tarana, którą wykuwa Tom, to gigantyczny wpust, który połączy ją z drewnianą belką. Ciężka praca zaczyna dawać się Tomowi we znaki. Poczekaj. Może zaczniesz mnie słuchać? Teraz jest dobrze. Sukces od porażki dzieli zaledwie kilka stopni Celsjusza. Trochę się zdeformowało. Tak, to prawda. Wciąż jest krzywe. Nie było wystarczająco rozgrzane. Spróbujmy raz jeszcze. Na chwilę obecną jesteśmy mniej więcej dzień do tyłu, ale bądźmy szczerzy, w czasach Rzymian też nie wszystko szło zgodnie z planem. Do tej pory mieliśmy tylko plany. Nie wiedzieliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało w rzeczywistości. Teraz wiemy, że nie jest najlepiej. W sumie jest kiepsko. Świt dnia trzeciego. Tom natychmiast zauważa, że jego marokański pomocnik, Hadż, dokonał w nocy pewnych modyfikacji paleniska. Wyłożył jego wnętrze gliną, która nie zdążyła wyschnąć. Tom nie jest zadowolony. Może mnie to kosztować kolejny dzień. Zobaczymy. Z drugiej strony, może być lepiej. Czy Hadż popełnił błąd? Na rozgrzanie cegieł i całego paleniska do odpowiedniej temperatury przeznaczyłem około 2 godzin. Teraz wszystko wyłożone jest mokrą gliną, co znacznie wydłuży proces. Zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Na razie możemy jedynie czekać. Możemy trochę opuścić? W końcu pojawia się drewno. Różnica pomiędzy zamówieniem a rzeczywistością będzie kosztowała Steve'a mnóstwo dodatkowej pracy.
Problem w tym, że belki, które nam przywieziono, w najmniejszym stopniu nie przypominają gładkich i prostych elementów mojego modelu. Są po prostu krzywe. Z takiego materiału nie stworzymy niczego stabilnego. Jeśli jednak wniesiemy kilka poprawek, być może uda nam się choć zbliżyć do naszych pierwotnych założeń. Banda cieśli szaleje z radości, że w końcu ma nad czym pracować. Zobaczymy, czy jesteś prawdziwym kowbojem. To nasza belka pozioma. Poczekaj chwilę. Owce zablokowały drogę. No już, przechodźcie. Raz, dwa, trzy. Przyłóżmy porządnie. Ekipa zaczyna układać elementy podwozia, na których oprą się cztery trójkątne ramownice oraz belka pozioma. Drewno nie wygląda najlepiej, ale Pete i jego ludzie nie wydają się zaniepokojeni. Ogólnemu nastrojowi radości ulega nawet Steve. To nawet dobrze. Grunt nie jest płaski, więc cała konstrukcja powinna być w miarę elastyczna. Możemy więc uznać, że dostaliśmy niespodziewany podarunek od losu. Jak spaghetti. Popatrzcie, jak się buja. Jeśli rozpędzimy to do 80 km na godzinę, bez problemu pokona każdy wybój. Ku zaskoczeniu Toma, modyfikacje paleniska zdały egzamin. Ta żelazna płyta ma chronić końcówkę belki tarana. Za pomocą nitów zostanie przymocowana do wypustu głowicy. Sześć kolejnych płyt zwiększy masę tarana. Uzupełnienie żelaznej pięści starożytnej superbroni będzie stanowiło utwardzone ostrze. Zaczynam bać się o ten mur. Źródła starożytne podają, że głowica tarana przypominała głowę barana. Jednak oryginalne elementy dawno uległy zniszczeniu. Jako że Rzymianie nie potrafili odlewać żelaza, zdaniem Toma po prostu dołączali rogi do masywnej głowicy, tworząc w ten sposób przerażającą broń psychologiczną. Miała wyglądać strasznie. I tyle. O, taran. Ratunku z głową barana. Jesteśmy skazani na zagładę. W rzymskich legionach budową machin oblężniczych zajmowały się specjalnie w tym celu stworzone jednostki inżynieryjne. Ich przewaga polegała na olbrzymiej ilości rąk do pracy. Rzymianie mieli też czas. Dzień czwarty. Na produkcję setek drewnianych i metalowych elementów naszym ekspertom zostały zaledwie 4 doby. Niesamowite, nasze pierwsze złącze. A ty? Na górę. Nie ma mowy, by Tom wykonał wszystkie metalowe części osobiście. Potrzebna jest więc jakaś pomoc. Jestem rzymskim legionistą, rzymskim poborowym. Czyszczę łączenia z naszej małej marokańskiej wytwórni. Przy pomocy nowoczesnego sprzętu, palnika, szlifierki i mojego marokańskiego pomocnika wykonuję pracę kilkuset legionistów. To zadanie zajęłoby 10 Rzymianom aż pół godziny. Kształtu nabierają także trójkątne ramownice, w przeciwieństwie do kół Andiego. Pierwsze powinny być gotowe wieczorem, przynajmniej częściowo. Teraz to zwykłe kawałki drewna. To był jak na razie nasz najbardziej pracowity dzień.
Prawie mamy już koła, wokół mnóstwo się działo, żadnych większych opóźnień. Nie przerywamy pracy. Będziemy pracowali aż do wieczora, do 20 czy 21. Nie chcemy stracić się zapału. Te rozżarzone do czerwoności pręty wkrótce zmienią się w baranie, rogi i tarana. Jak w kuźni wulkana. Gdybym zobaczył coś takiego pod murami mojego miasta, byłbym przerażony. Ja już się boję. Wygląda świetnie. Rzymianie byliby dumni. Naprawdę? Wygląda nieźle. Członkowie ekipy postanowili się zrelaksować na gwarnym placu w samym środku Marrakeszu. Oddając się jedzeniu i piciu, zapominają o męczącym dniu oraz o stojących przed nimi wyzwaniach. Jutro czeka ich kolejny długi dzień. Obrońcy Masady, spoglądający ze swych murów na leżący poniżej rzymski obóz, z przerażeniem musieli obserwować stopniową budowę tarana. Doskonale. Niesamowite. Powinno nam się udać. Nic lepiej nie symbolizuje sukcesu niż armijne A w górze. Zostały jednak tylko 3 dni i mnóstwo pracy. Do wieczora ekipa będzie musiała stawić wszystkie 4 trójkątne ramownice oraz zamocować koła. Potem czeka ich jeszcze wciąganie belki poziomej oraz zawieszenie tarana. Nie mają więc ani chwili do stracenia. Hey, washers. Yeah. We're building a battering ram. Okay. Na miejscowym złomowisku nasi eksperci znaleźli kilka starych rur, idealnie nadających się na osie. LED przerabia kilka obejm, które powinny utrzymać je na właściwym miejscu. Zostaną przymocowane do drewnianych bloków pod głównymi belkami podwozia. Muszą utrzymać oś na miejscu, szczególnie na nierównym terenie, kiedy będziemy podtaczali tego potwora pod mur. W pierwszym wieku naszej ery żydowscy obrońcy Masady próbowali wszystkiego, by zniszczyć rzymski taran. Specjalna osłona nie pozwalała jednak na zarzucenie liny na jego głowicę. Iglica rozsuwała wypełnione słomą worki, które miały osłabić siłę jego uderzeń. Pancerz z drewna, plecionki i zwierzęcych skór osłaniały obsługujących taran legionistów przed spadającymi z góry kamieniami. W twierdzy Kasbach nie ma wroga. Taran nie musi więc być osłonięty. Steve i Fred zbudowali jednak fragment pancerza, by sprawdzić, jak działał. Doskonale. Zaledwie drasnęliśmy powierzchnię. Teraz powinno się udać. Kamienie zrywają zwierzęce skóry. Jednak reszta konstrukcji pozostaje nietknięta. Jeśli przetrwa, to przetrwa wszystko. Fakt. Gotowy? Hej, Rzymianie, uważajcie. Nieźle. Wytrzymał. Andy skończył swoje pierwsze koło. Toczy się bez problemów. Czy jednak będzie się obracało na osi? Musimy nad tym jeszcze popracować. Tom wykuł już baranie rogi. Teraz musi je tylko zamontować. Do przodu? Nie, do tyłu. Dzięki. Dobrze, że tu jesteś. Tak, w ten sposób.
Tarcie kół o osie będzie olbrzymie. Istnieją wątpliwości, czy ten potwór w ogóle ruszy z miejsca. Na miejscu nie ma jednak smaru. Jody znalazł tylko mydło. To ma zmniejszyć tarcie? Tak. Niezły pomysł. Jak smar dosi. Więc codziennie myje się smarem? Przynajmniej będzie ładnie pachnieć. Przepiękny taran z jeszcze piękniejszym zapachem. To mydło naprawdę pomaga. Zanim cała głowica będzie gotowa, Toma czeka jeszcze mnóstwo ciężkiej pracy. Wytniemy otwory we wszystkich płytach, wyrównamy je i połączymy nitami. Widzę słońce, nie przerywaj. Kolejny dzień w biurze. Sprawdźmy, jak się obraca. Odległość koła od kątownika powinna być taka sama, o ile koło rzeczywiście jest okrągłe. Wygląda nieźle. Naprawdę dobrze. To model eukaliptusowy. Dostępny jest także dębowy, wiśniowy i klonowy. Z wieloma ciekawymi dodatkami. Uważajcie, żeby nie upadła. Kto zakładał te liny? Kiedy staje ostatnia ramownica, zapada zmierzch. Ekipie zaczyna brakować czasu. Chcemy przetestować taran we wtorek, a to oznacza, że zostały nam tylko dwa dni. Do jutra chcemy wszystko przygotować tak, by w poniedziałek dokonać całościowego montażu. Dzień szósty. Zostało tylko 48 godzin. Drewniany szkielet spoczywa w końcu na kołach. Jest 10:17, przednia oś na miejscu. Houston orzeł wylądował. Połowa orła, połowa tarana. Bobby budowniczy, czy damy radę? Damy. Ekipa staje przed potencjalnie najtrudniejszym jak do tej pory wyzwaniem. Muszą osadzić ważącą prawie pół tony belkę poziomą na ramownicach. Zamówili dźwig, ale na razie nigdzie go nie widać. Pod presją czasu Pete decyduje się na tradycyjną metodę. Za pomocą tyczek spróbują wepchnąć belkę na górę. Tam zostanie osadzona na swoim miejscu i przymocowana. Gotowi? Ciągnijcie za liny. Andy i Tom są zdania, że istnieje lepsza metoda. Nie uważam, by to był dobry sposób osadzenia belki na górze. To się nie uda. Nie dadzą rady wsunąć jej na miejsce, a z pewnością nie będzie to łatwe. To ryzykowne zadanie, ale na razie wszystko gra. Okazuje się jednak, że tyczki są zbyt krótkie. Mamy już 90%. Zostało 10, ale najtrudniejszych. Próbują podważyć belkę. Kiedy są już o krok od sukcesu, sytuacja staje się niebezpieczna. Niech ktoś mi pomoże. Bez jakiegoś dźwigu osadzenie belki na górze jest bardzo trudne. Poza tym kąt nachylenia boków ramownic jest bardzo ostry. Jeśli belka spadnie, komuś może stać się krzywda. Ty krzyczysz, ja uciekam. Stoję tuż pod nią. Przestań chrzanić. Podłóż jakieś bloczki i zaczynajmy.
Mamy małe nachylenie. Zaczynam się trochę martwić. Może przemyślimy to jeszcze raz. Prawie się udało. Zapada jednak zmierzch, wszyscy są zmęczeni. Bezpiecznie będzie opuścić belkę i zacząć od nowa. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nie jesteśmy Rzymianami. W razie porażki nie możemy pozbawić dowódcy głowy. Spróbujemy jutro rano. Został tylko jeden dzień. Aby taran powstał na czas, ekipa musi dać z siebie wszystko. Gotowi? Tak, jasne. Do góry. Dzień siódmy. Belka pozioma jak najszybciej musi osiąść na ramownicach. Wciąż jednak nie ma dźwigu. Saperzy mają nowy plan. Wykorzystają układ bloczków na wysięgniku. Czas na wojskową dyscyplinę. Ja mówię do was, wy odpowiadacie, ale nie chcę słyszeć żadnych pogaduszek, chyba że będą konieczne. Saperzy uniosą belkę ponad ramownicę, a potem opuszczą ją na miejsce. Niesamowite. Wczoraj próbowało ją unieść 20 ludzi, a dziś bez najmniejszego problemu robi to najmniejszy z nas, Jody. W międzyczasie Pete zaznacza miejsce osadzenia głowicy tarana. Belka osiada idealnie na swoim miejscu. Tom zakończył już pracę nad głowicą. Ta waży jednak 10 razy więcej niż dorosły mężczyzna, więc przeniesienie jej na miejsce budowy jest po prostu niemożliwe. Potrzebny jest jakiś transport. Nie wiem, czy podoba mi się pomysł złożenia głowicy tarana na tym wózku. Jeśli jej nie wypośrodkujemy, osioł może pofrunąć do góry. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Nie sądzę, by mu się to spodobało. Wracamy więc do ludzi. Przekręć. Jeszcze. Dasz radę. To chyba nie ta głowica. Pete musi wyciąć wpust, w którym zamocowana zostanie głowica. Czas ucieka, napięcie rośnie. Świat drewna i świat żelaza znalazły się na granicy konfliktu. Pete zepsuł wpust. Jest ponad 2 cm od osi belki, poza tym pod kątem jakichś 15 stopni. Wszystko schrzanił. Tom jest zdania, że Pete był zbyt mało precyzyjny. Jeśli głowica tarana nie zostanie zamocowana idealnie na osi belki, może dojść do katastrofy. Nie chcę, by mnie znienawidził, ale to trzeba poprawić. Może sam się temu przyjrzyj. Moim zdaniem jest okropnie. Mamy lekkie przesunięcie. Saperzy uznają, że wystarczy, jeśli Pete odetnie część belki i wykona nowy wpust. Steve powiedział, że możemy to załatwić, odcinając ten fragment. No to tnę. Będzie dobrze. W końcu pojawia się dźwig, który miał unieść belkę. Jako że do końca czasu zostało zaledwie kilka godzin, jego obecność wydaje się darem od Boga. Ekipa może w końcu zamocować belkę tarana i głowicę. Czy tym razem wpust jest w porządku? Projekt Steve'a przechodzi ostateczny test. Za chwilę na ramownicach zawiśnie ważąca 2 tony belka. Czy drewniany szkielet to wytrzyma? Belka unosi się w powietrzu. Za chwilę zamocujemy łańcuchy, na których zawiśnie. Całość coraz bardziej przypomina rzymski taran. To naprawdę niesamowite.
Jest kilka łączy, które są absolutnie krytyczne dla spójności całej konstrukcji. Sprawdzamy więc wszystko, zanim zawiśnie na niej belka. Ciężar stopniowo spoczywa na łańcuchach. Dźwig opuścił już belkę, która teraz całym swoim ciężarem spoczywa na drewnianym szkielecie. Orzeł wylądował. To bez wątpienia machina bojowa. Gdzie jest Khalid? Ma stać obok podnośnika. Powoli w dół. Po raz pierwszy od 2000 lat taran na kołach jest gotów do akcji. Tylko czy zdoła zburzyć mury miasta? Dzień 7. Po tygodniu wytężonej pracy nasza ekipa jest gotowa do demonstracji możliwości ich tarana. Czy naprawdę okaże się tak niszczycielski, jak mówią źródła historyczne? Jestem tego samego zdania co pierwszego dnia. Kiedy walniemy, górna część muru rozleci się natychmiast. Eksperci zmieniają porobione pierwszego dnia zakłady. Wciąż jednak chodzi o liczbę uderzeń potrzebnych do zburzenia muru. 10. Podawajcie liczby. Potrzebujemy wróżki. Uwierz w moc żelaza. Jody 14, LED 15. Zanim podtoczą swojego 8-tonowego potwora pod mur, nasi eksperci eksperymentują z czymś bardziej poręcznym. Co jest? Raz, dwa, trzy. W podtoczeniu tarana pomogą okoliczni mieszkańcy. Nie bardzo przypominają legionistów. Ekipa potrzebuje jednak każdej pary rąk. Czy mydło i rury ze złomowiska zdadzą egzamin? Drewniane koła Andiego utrzymają potworny ciężar? Podłóż bloczki, odpocznijmy. Udało się. Taran stoi pod murem. Nadeszła chwila prawdy. Czas rozwalić ten mur. Nadeszła chwila prawdy. Kto zwycięży w brutalnym starciu pomiędzy potwornym taranem a masywnym murem? Czas zaczynać. Linę ciągniecie na mój znak. Dwutonowy taran w powietrzu. To robi wrażenie. Jednak mur nie zamierza się poddawać. Zatrząsł się. Zadrżał, prawda? Ale nie widzę żadnych pęknięć. Mówiłem, że tak będzie. Nie chcieliście słuchać. Walmy dalej. Potrzebujemy trochę treningu i dobrych efektów dźwiękowych. Kolejne trafienie. Mur kruszeje, ale nadal się trzyma. Po piątym uderzeniu dzieje się coś zupełnie niespodziewanego. Zniszczona zostaje tylna ściana muru. Wybuchła jak rura pod zbyt dużym ciśnieniem. Górna część muru, podobno najbardziej narażona na uszkodzenia, wciąż stoi.
Po 12 uderzeniach taran przebił się przez mur. Teraz może się jedynie bezradnie kołysać. Aby zwiększyć pole rażenia, ekipa zmienia kąt nachylenia tarana. Kilka następnych uderzeń powiększa dziurę, ale mur wciąż stoi. Eksperci raz jeszcze zmieniają kąt uderzenia. Mimo że w rzeczywistości bitwa byłaby już wygrana, ich celem jest całkowita destrukcja muru. To niezwykły sukces. Zburzyliśmy mur, możemy wysłać do wyrwy naszych żołnierzy. Możemy zaatakować miasto i w każdej chwili pozbyć się tego muru. Kolejne potężne uderzenie. Wszyscy czekają jednak na kompletne zniszczenie. Za pomocą dźwigni przesuwają potwora. Koniec jest bliski. Po 32 uderzeniach mur upada. W ciągu ostatnich 7 dni, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, nasi eksperci pokonali liczne przeciwności. Zmodyfikowali pierwotne plany, dostosowując je do nowych materiałów. Wykuli przerażającą głowicę tarana w samym środku głuszy. Przeżyli niebezpieczeństwa związane z budową machiny bojowej. Aby w końcu zademonstrować wstrząsającą potęgę rzymskiego tarana, po raz pierwszy od 2000 lat. Tarana, który jak widać zasługiwał na nazwę starożytnej broni masowego rażenia. Usuńcie dowody zbrodni. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Jan Czernielewski.